Cześć i czołem, mordziki, no i wereciki, z tej strony Jadek, a dzisiaj przyszedł do was premiery na miesiąc wrzesień na rok 2023. Premiery odbędą się na różnych platformach, także lecimy z odcineczkiem. 1 wrzesień. Bomb Rush Cyberpunk zabiera nas w podróż do alternatywnej przyszłości, a dokładnie, do miasta podzielonego na strefy wpływów należące do gangów graficjarzy. W trakcie rozgrywki wcielamy się w bohatera, którego zadaniem jest rzucenie wyzwania poszczególnym frakcjom i przejęcie całej metropolii, kawałek po kawałku. W Bomb Rush Cyberpunk akcję ukazano z perspektywy trzeciej osoby, TPP. Tytuł oddaje nam do dyspozycji otwarty świat, który przemierzamy w widowiskowy sposób. Nasz graficjarz posiada plecak odrzutowy, dzięki któremu potrafi grindować po barierkach, ślizgać się po powierzchniach, biegać po ścianach czy też oddawać dalekie i wysokie skoki. Poza tym wykonuje w powietrzu rozmaite ewolucje. Wszystko to dzieje się w szybkim tempie, które dodatkowo podkręca tryb Bomb Rush, aktywowany po wykonaniu wystarczająco szalonej kombinacji trików. Kiedy natomiast znajdziemy się w pobliżu miejsca na graffiti, aktywujemy specjalny tryb, w którym wisząc w powietrzu, uderzamy w wyświetlone na ekranie cele. To, jaką sekwencję uderzeń wykonamy, wpłynie na wygląd naszego dzieła. Malując rozmaite wzory na ścianach, zdobywamy punkty reputacji. A po zebraniu odpowiedniej ich liczby stajemy przed możliwością rzucenia wyzwania frakcji trzęsącej danym terytorium. Ponadto podczas zabawy musimy zwracać uwagę na policję, dla której nasze poczynania są prawdziwą solą w oku. Historia w Cats and the Other Live skupia się losach rodziny masonów, która wskutek nieszczęśliwego zdarzenia, jakim jest śmierć dziadka Bernarda, zbiera się w rodowej posiadłości, aby go pożegnać. Powoduje to, że na nowo ożywają miłe wspomnienia, jak i stare rany i niedokończone sprawy, które zalęgły się wśród członków rodziny. Wcielając się w kota Aspena, stopniowo poznajemy sekrety rodu, zagłębiając się w historię kilku pokoleń. Cats and the Other Live to gra przygodowa typu point and click, która w głównej mierze opiera się na wykorzystywaniu typowych dla kotów zachowań odpowiednich dla danej sytuacji, takich jak gonienie myszy czy zrzucanie przedmiotów, ale i obserwowanie oraz przysłuchiwanie się rozmowom członków rodziny. Wszystko to odbywa się we wnętrzu rozległej posiadłości i znajdujących się w niej ogrodów, gdzie za sprawą naszej specjalnych zdolności możemy również ujrzeć fragmenty z przeszłości jej mieszkańców, w formie retrospekcji widocznej wyłącznie dla nas. Zostało nam powierzone zadanie czuwania nad porzuconą wyspą. Podczas odbudowy i dekorowania jej, wokół zaczynają pojawiać się zaciekawieni, uroczy odwiedzający, króliki. W ramach rozgrywki oddajemy się odnawianiu powierzonej nam wyspy, budując struktury, kupując zabawki, ozdoby i rośliny. Zależnie od tego, co umieścimy na naszej wyspie, przyciągniemy na nią różne króliki, z którymi możemy wchodzić w interakcje, między innymi głaskać, szczotkować, karmić, uwieczniać na zdjęciach, aby wytworzyć więź i zachęcić do pozostania na wyspie. Zadowoleni lokatorzy odwdzięczają się marchewkami, lokalną walutą. Pora doby jest zależna od rzeczywistej godziny, co umożliwia obserwację zachowań naszych małych przyjaciół zarówno w dzień, jak i w nocy. 5 wrzesień. Akcja gry Shons of Sennar toczy się w fantastycznym uniwersum. Ludy wieży przestały utrzymywać ze sobą jakiekolwiek relacje. Ów stan rzeczy może zmienić jedynie podróżnik, który posiądzie wystarczającą siłę i mądrość, by przywrócić dawny ład i porządek, a ludzie znów zaczęli ze sobą rozmawiać. W Shons of Sennar przemierzamy świat gry, który pod względem struktury przypomina rozległy labirynt, poznajemy jego mieszkańców, a także rozwiązujemy różnorodne zagadki. W miarę postępów poznajemy starożytne języki, co przydaje nam się zarówno do rozwikłania wielu skomplikowanych łamigłówek, jak i do poznania historii tego uniwersum oraz przywrócenia w nim dawnej równowagi. Rune Factory 3 Special zabiera nas w podróż do fantastycznego świata, ogarniętego konfliktem pomiędzy ludźmi i potworami. Głównym bohaterem gry jest młodzieniec imieniem Majka, który posiada moc przemiany w złotego, przypominającego owce potwora, Wulajego. Protagonista ulega wypadkowi i zostaje uratowany przez młodą kobietę,
po czym trafia do prowincjonalnego miasteczka Szarance. Po przebudzeniu nasz podopieczny odkrywa, że stracił pamięć, a wkrótce zostaje uwikłany w trwającą od lat wojnę. Chcąc rozwikłać zagadkę swojej przeszłości, Majka musi spróbować przywrócić pokój w całej krainie. W Rune Factory 3 Special akcję oglądamy z lotu ptaka. Podczas rozgrywki przemierzamy świat. Poznajemy jego mieszkańców i nawiązujemy z nimi relacje, a także wykonujemy dla nich różnorodne zadania. Pobyt w ogarniętej wojną krainie nie jest jednak sielanką. To też nie brakuje tu okazji do walki. Na polu bitwy Majka nie tylko robi użytek z broni białej oraz magii, lecz także sam przemienia się w potwora. Co pozwala mu korzystać z ataków niedostępnych dla niego pod postacią człowieka. Poza tym w miarę postępów nasz podopieczny może rekrutować zarówno ludzi, jak i potwory. A następnie przyzywać sojuszników do walki. W przerwach od wielkich przygód trafiamy na swoją farmę, która stanowi naszą bazę wypadową. Oprócz rolnictwa, możemy spędzać czas na wędkowaniu, a także na flirtowaniu z dziewczynami. Po znalezieniu swojej drugiej połówki, musimy jak najczęściej wchodzić z nią w rozmaite interakcje. Tylko w ten sposób uda nam się rozkochać ją w sobie i wziąć z nią ślub, którego owocem z czasem może stać się gromadka dzieci. Totally Accurate Battle Simulator stanowi wariację na temat gier strategicznych pokroju serii Total War. Gracze uczestniczą w potyczkach z udziałem zróżnicowanych jednostek, a celem, jaki stawiają przed nimi twórcy, jest wygrywanie kolejnych starć. Rozgrywka składa się z dwóch etapów. Pierwszy polega na wybraniu jednostek, jakie wyślemy na pole bitwy, a także formacji, jaką powinny utworzyć. Proces odbywa się na dwuwymiarowej siatce taktycznej, na której poszczególni żołnierze zostali oznaczeni białymi kwadratami. Do walki możemy wystawić zarówno piechotę, czyli łuczników, rycerzy, tarczowników lub włóczników, jak i cięższe jednostki pokroju rydwanów, balist lub dział. Warto przy tym pamiętać o limicie, który stanowi zebrane przez nas złoto, to od niego zależy bowiem liczebność armii. Drugi etap z kolei rozgrywa się w trójwymiarowym środowisku, gdzie obserwujemy, jak obrana przez nas taktyka sprawdza się w akcji. Gracz nie ma bezpośredniego wpływu na przebieg bitwy, jednak może dowolnie poruszać się po otoczeniu, oglądając zmagania żołnierzy. 6 wrzesień. Akcja gry Baldur's Gate 3 toczy się około 100 lat po wydarzeniach przedstawionych w Tronie Bala, czyli dodatku do gry Baldur's Gate 2, Cienie Am. Zawiązanie akcji następuje w momencie, w którym tytułowe miasto, Wrota Baldura, zostaje najechane przez Ilifidów, łupieżców umysłu. Nim jeźdźcom na smokach udaje się przegonić agresorów. Ci obracają w ruinę część miasta i porywają na pokład swojego statku, Nautiloida, wielu mieszkańców, by poddać ich straszliwemu procesowi zwanemu ceramorfozą. Polega on na tym, że mózg nosiciela zostaje zainfekowany zarodkiem łupieżcy umysłu, który stopniowo go wyżera, a w konsekwencji w pełni go zastępuje, transformując ofiarę w Ilifida. Kierujemy postacią, która co prawda wymknęła się porywaczom, jednak w jej mózgu zaczęła sobie wić gniazdko jedna ze wspomnianych, kijanek. Choć początkowo nasz podopieczny, lub podopieczna, stara się znaleźć lekarstwo na ową przypadłość, z czasem dociera do niego, że zapewnia mu ona zdolności, o jakich zdrowi ludzie mogą jedynie pomarzyć. Stanowi to jedynie wstęp do znacznie większej intrygi, w którą wplątuje się bohater, a to, jak potoczą się jego dalsze losy, zależy od decyzji podejmowanych przez nas w trakcie rozgrywki. Fabuła jest mniej liniowa niż w poprzednich częściach serii, a przy tym znacznie bardziej rozbudowana. Scenariusz gry liczy ponad 2 miliony słów i zawiera więcej dialogów, niż cała książkowa trylogia Władcy Pierścieni. Opowieść jest przekazywana zarówno poprzez dialogi oraz znajdowane po drodze zapiski, jak i przerywniki filmowe, których łączny czas trwania wynosi ponad 170 godzin. Zadania można rozwiązywać na różne sposoby, a ich rezultat odbija się na dalszych wydarzeniach. Starfield roztacza przed nami wizję przyszłości, w której kolonizacja kosmosu stała się faktem. W 2310 roku w tak zwanych zasiedlonych układach, niewielkim fragmencie Drogi Mlecznej.
oddalonym o około 50 lat świetlnych od Układu Słonecznego, wybuchł krwawy konflikt pomiędzy dwiema frakcjami, Zjednoczonymi Koloniami oraz Kolektywem Wolnych Gwiazd. Wojna zakończyła się w momencie zawarcia niepewnego pokoju, a jej owocem było uczynienie tego skrawka wszechświata pełnym niebezpieczeństw. Akcja gry rozpoczyna się 20 lat później. Zabawę rozpoczynamy w szeregach Konstelacji, organizacji eksplorującej Drogę Mleczną i odkrywającej jej tajemnice. Podczas rozgrywki mamy okazję przemierzyć galaktykę wzdłuż i wszerz, a także poznać największą tajemnicę ludzkości. W Starfield akcję możemy oglądać z perspektywy pierwszej, FPP, lub trzeciej, TPP, osoby. Zabawę rozpoczynamy od stworzenia postaci w niebywale rozbudowanym kreatorze, decydujemy między innymi o jej wyglądzie, wybieramy zaimek osobowy, co zdeterminuje sposób, w jaki będą się do niej zwracać inni ludzie, a także ustalamy jej przeszłość, która przekłada się na jej trzy umiejętności początkowe. Możemy też zdecydować się na przydzielenie jej określonych znamion, angielski, traits. Choć te ostatnie są związane z pewnymi słabościami, mają również swoje dobre strony. Przykładowo, postać posiadająca własny dom ma swoje prywatne cztery kąty już na starcie, jednak zostaje obarczona koniecznością spłaty sporego kredytu. Dalej nie pozostaje nam nic innego, jak rozpocząć przygodę, której ogrom może wręcz przytłaczać. 7 wrzesień. Dokapon Kingdom Connect zabiera nas w podróż do fantastycznego królestwa Dokapon. Mieszkańcy tej krainy cieszyli się spokojnym życiem, a szczęście zapewniały im pieniądze, które darzyli prawdziwą miłością. Niestety sielanka dobiegła końca w momencie, gdy królestwo zostało zaatakowane przez potwory, a ludzie zostali pozbawieni swoich zapasów gotówki. Kiedy poddani przestali płacić podatki, król postanowił działać, wezwał do swoich włości bohaterów z całego świata, by uwolnili jego lud od potworów. Nagrodą dla śmiałka, który zdoła tego dokonać, miała być ręka pięknej księżniczki Penny, a w dalszej perspektywie, tron królestwa Dokapon. W Dokapon Kingdom Connect akcję oglądamy z lotu ptaka. Zabawę rozpoczynamy od wyboru interesującej nas klasy postaci, wśród których prym wiedzie wojownik oraz mag. Dalej nie pozostaje nam nic innego, jak rzucić się w wir przygód. Rozgrywka toczy się na obszernej planszy. Na początku każdej rundy kręcimy ruletką, a wylosowana przez nas liczba wskazuje, o ile pól możemy się przemieścić. W zależności od tego, na jakim polu się zatrzymamy, podejmujemy różnorodne akcje, jak zaatakowanie przeciwnika, stoczenie pojedynku z innym uczestnikiem zabawy, przejęcie jednego z miast, zdobycie cennych przedmiotów czy wreszcie podstępna kradzież pieniędzy oponenta. W miarę postępów zdobywamy punkty doświadczenia i rozwijamy bohaterów. Wygrana przypada w udziale zawodnikowi, któremu uda się zgromadzić najwięcej bogactw, nim plansza zostanie oczyszczona z potworów. Gra Final Fantasy VII Ever Crisis łączy w jedną, spójną opowieść historie przedstawione we wszystkich grach wykorzystujących uniwersum FF7, a także w filmie Final Fantasy VII Advent Children. FFVII Ever Crisis jest dość klasyczną grą JRPG. Zabawa polega tu na eksplorowaniu lokacji, walce z przeciwnikami oraz stopniowym poznawaniu wątku fabularnego. Starcia robią użytek z efektownego, turowego systemu, który przypomina to, co znamy ze starszych odsłon serii Final Fantasy oraz innych produkcji należących do wspomnianego podgatunku. W chwili zainicjowania walki gracz jest przenoszony na oddzielną, trójwymiarową lokację, która reprezentuje zajmowany element mapy. W walce kontrolujemy trzy postacie, wykorzystując ich odmienne zdolności specjalne i łącząc je w potężne kombinacje. Głównym bohaterem gry The Many Pieces of Mar. Ku jest tytułowy pan Ku, który utknął w przedziwnym świecie, gdzie wszystko wydaje się pozbawione sensu. Na domiar złego protagonista dosłownie rozpadł się na kawałki. Jego zadaniem jest ponowne skompletowanie swojego ciała, a następnie znalezienie wyjścia z tego absurdalnego świata pełnego potworów, robotów czy choćby jednookich kobiet. W The Many Pieces of Mar. Ku akcję oglądamy z boku. Podczas przygody przemierzamy różnorodne lokacje,
Prowadzimy rozmowy z napotykanymi w nich postaciami, jak ogromny kurczak, Faunes oraz pewna jednooka kobieta, a także rozwiązujemy pomysłowe zagadki. Łamigłówki odblokowują dalszą drogę bądź pozwalają nam odzyskiwać kolejne części ciała pana Q. W Warstride Challenges akcję oglądamy z perspektywy pierwszej osoby, FPP. Podczas rozgrywki wcielamy się w zabójcę demonów, w którego skórze mkniemy przez różnorodne etapy. Eliminujemy piekielne tałatajstwo w ilościach hurtowych, a także skaczemy pomiędzy platformami i omijamy liczne pułapki. Wszystko to musimy robić na czas. Jako że im szybciej uporamy się z danym poziomem, tym lepszy będzie nasz wynik, w trakcie zabawy musimy, a przynajmniej powinniśmy, być w ciągłym ruchu. Ułatwia to niezwykła mobilność protagonisty, który potrafi między innymi ślizgać się po podłodze, korzystać z platform przyspieszających czy choćby wykonywać dalekie i wysokie skoki. Wrogów posyłamy do piachu, robiąc użytek z rozbudowanego arsenału, na który składają się pistolety, karabiny maszynowe oraz strzelby, oraz różnorodnych zdolności bojowych, na czele z umiejętnością spowalniania czasu, która przydaje się przede wszystkim do wykonywania precyzyjnych strzałów. W miarę postępów zdobywamy coraz potężniejszą broń i odblokowujemy nowe moce, co poszerza nasz wachlarz możliwości bojowych i pozwala stawiać czoła coraz większym wyzwaniom. 8 września. Specjalna umiejętnością pozwalającą mu na wpływanie na rzeczywistości i zapobieganie różnego rodzaju tragediom. Anonymous, Cold to klasyczne dwuwymiarowe visual novel. Oznacza to, że przenosi. W trakcie rozgrywki wcielamy się w postać, która prowadzi własne gospodarstwo, a w przerwach od pracy na farmie odkrywa tajemnice wyspy i rozprawia się z czyhającymi na niej niebezpieczeństwami. W Fey Farm akcję oglądamy z lotu ptaka. W trakcie rozgrywki, którą rozpoczynamy od stworzenia postaci, naszym najważniejszym zadaniem jest prowadzenie własnej farmy w rytm kolejnych pół roku. Niemniej, na uprawie ziemi zabawa się nie kończy, gdyż wyspa jest pełna różnorodnych lokacji czekających na odwiedzenie, postaci do poznania oraz zadań do realizacji. Przemierzając Azorię i wykonując kolejne misje, stopniowo poznajemy jej tajemnice, nawiązujemy przyjaźnie z jej mieszkańcami, a także mierzymy się z niebezpieczeństwami. Starcia z przeciwnikami są dynamiczne, a w ich trakcie robimy użytek z różnorodnych zaklęć. W miarę postępów nie tylko poszerzamy wachlarz dostępnych czarów, lecz także zdobywamy różnorodne dodatki kosmetyczne, od elementów ubioru dla naszej postaci, po rozmaite dekoracje dla naszej farmy. Ponadto w grze zaimplementowano system craftingu, dzięki któremu możemy samodzielnie wytwarzać nowe elementy wyposażenia. Gra opowiada historię młodego mężczyzny żyjącego tylko z matką i siostrą w niewielkiej prowincji Enakamui. Do niedawna był przekonany, że jego ojciec zginął. Ale podczas jednej z wypraw zleconych przez lokalnego możnego napotyka tajemniczą dziewczynę, która twierdzi, że jest inaczej. Zaintrygowany bohater udaje się z nią do Arwa Shulon, czyli kraju, którego nie ma nawet na żadnych mapach. Tam spróbuje odnaleźć swojego ojca i przy okazji wplącze się w intrygę, która może zmienić losy całego świata. Za scenariusz gry odpowiadał Munemitsu Suga, czyli autor fabuły do pierwszego Utaue Ramono. W przeciwieństwie do wcześniejszych odsłon marki, które łączyły mechanizmy przygodówek typu visual novel z turowymi bitwami, Monochrome Mobius. Rights and Wrongs Forgotten jest już pełnoprawną grą JRPG. Podczas zabawy eksplorujemy świat, swobodnie przemierzając obszerne trójwymiarowe lokacje. W trakcie kampanii wypełniamy zadania. Rozwijamy bohaterów oraz przede wszystkim toczymy walki z hordami wrogów. System potyczek rozgrywany jest w turach, pozwalając nam na dowodzenie drużyną bohaterów. Wygrywanie wymaga właściwego wykorzystywania umiejętności każdego z członków grupy. NBA 2K24 nie wprowadza rewolucyjnych zmian w mechanice, toteż głównym elementem rozgrywki są mecze koszykówki. Dzięki pełnej licencji ligi NBA, w grze znalazły się prawdziwe drużyny i zawodnicy. Mowa zarówno o aktualnych nazwiskach, jak i o legendach NBA, wśród których prym wiedzie Kobe Bryant. Tytuł pozwala nam przy tym poprowadzić do zwycięstwa nie tylko jedną z prawdziwych drużyn.
lecz również własny zespół, złożony z wybranych przez nas sław NBA. W NBA 2K24 można grać w pojedynkę lub w trybie multiplayer, lokalnie bądź przez internet. Wersje na PlayStation 5 oraz Xboxy Series X/S wyposażono także w funkcjonalność cross-platform. Wśród dostępnych modułów Prym wiodą My Team, gdzie tworzymy swoją drużynę marzeń. My Player, pozwalający powołać do życia własnego zawodnika, a także My Career, w którym wchodzimy w skórę sportowca wspinającego się po szczeblach koszykarskiej kariery. Ten ostatni na komputerach osobistych i konsolach 8. generacji oferuje możliwość zwiedzenia nadmorskiej dzielnicy. Z kolei na konsolach 9. generacji otrzymujemy w nim do dyspozycji całe tropikalne miasto. Oprócz tego na wzmiankę zasługują tryby Play Now, gdzie możemy przejąć kontrolę nad ulubionymi drużynami NBA i WNBA, czy wreszcie Mamba Moments, czyli specjalne wyzwania, w których odtwarzamy najważniejsze momenty z kariery Kobe'ego Bryanta. Sens przenosi nas do postapokaliptycznego uniwersum, a dokładnie, do miejsca zwanego Meridian. Choć stanowi ono zamkniętą strefę wykluczenia, jest źródłem drogocennej substancji zwanej nerwa. W trakcie rozgrywki wcielamy się w jednego z tak zwanych runnerów, którzy biorą udział w wypadach do Meridianu, próbując zdobyć jak najwięcej nerwy. Nie jest to łatwe, bo oprócz innych runnerów, w Meridianie czyhają na nich niebezpieczeństwa w postaci hord potworów zwanych nano. Obecność tych ostatnich runnerzy mogą jednak wykorzystać na swoją korzyść. W Sins akcję oglądamy z perspektywy trzeciej osoby, TPP. Rozgrywka toczy się na rozległych mapach, a w jej trakcie naszym zadaniem jest zdobycie jak największej ilości nerwy. By tego dokonać, musimy bronić specjalnych kombajnów przed zakusami oponentów, którym przyświeca taki sam cel. Sprawę dodatkowo komplikuje fakt, że po arenach wałęsają się stwory zwane nano, atakujące wszystkich uczestników zmagań. Na polu bitwy robimy użytek przede wszystkim z różnorodnej broni palnej i rozmaitych gadżetów. Poza tym możemy przejmować kontrolę nad pokonanymi nano. Poszczególne potwory reprezentują odmienne klasy, a co za tym idzie, posiadają unikalne zdolności, które możemy wykorzystać w walce. Wśród nich znajdziemy zarówno jednostki ofensywne, jak i defensywne. Pomiędzy kolejnymi rozgrywkami trafiamy natomiast do Haven, bezpiecznego azylu, w którym możemy ulepszyć posiadany sprzęt i rozwinąć umiejętności. 12 września. Akcja toczy się w niedalekiej przyszłości. Cywilizacja ziemska staje na skraju zagłady z powodu tajemniczego fenomenu, który przeobraża ludzi w potwory pragnące jedynie przemocy i władzy. Gracz wciela się w młodego mężczyznę, będącego jednym z garstki odpornych, którzy zyskali równocześnie nadnaturalne moce. Wraz z bliskimi mu osobami będzie musiał spróbować przetrwać apokalipsę i odkryć jej powody. Eternights łączy mechanizmy gry akcji z symulacją randkowania. Podczas zabawy gracze udają się na misje, w których muszą walczyć z hordami potworów za pomocą zręcznościowego systemu potyczek. Zwiedzane w ich trakcie mapy zawierają nie tylko wrogów i pułapki, ale również cenne surowce, które pomagają ulepszać zdolności bojowe postaci i uzbrojenie oraz odblokowywać nowe umiejętności. W trakcie tych wypraw kierujemy tylko głównym bohaterem, ale wspierają nas kontrolowani przez sztuczną inteligencję towarzysze broni. Czas pomiędzy misjami spędzamy w bazie. Tam poznajemy historię postaci niezależnych oraz rozwijamy z nimi relacje, w tym także romantyczne. Tworzenie silnych więzi pozwala na odblokowanie nowych zdolności i zaklęć przydatnych podczas wypraw. Każdy dzień ma ograniczoną liczbę godzin, więc gracz nie może nigdy zrobić wszystkiego, na co ma ochotę. Wszystkie akcje, w tym wyprawy, randkowanie czy gromadzenie surowców, zajmują sporo czasu i musimy regularnie podejmować decyzje o tym, co w danym momencie ma priorytet. Zgodnie z tytułem, grę pomyślano jako ostatni rozdział trylogii. W poprzedniej bohaterom dało się wspiąć z najniższego piętra magicznej podziemnej budowli znanej jako więzienie aż na samą jej górę. Niestety, tam czekała na nich grupa złoczyńców, która z łatwością pokonała drużynę, doprowadzając do rozdzielenia jej członków. Choć zostali oni rozrzuceni po świecie,
to wszyscy odczuwają dziwne przyciąganie do latającej twierdzy, gdzie dobiegnie końca cała ich historia. Poza nową opowieścią w Mary Skelter finale zawarto również kompletne kampanie z poprzednich dwóch części, Mary Skelter, Nightmares i Mary Skelter 2. Jak również pełną wersję visual novel Love Prison Tower Mary Skelter, która była preorderowym bonusem dla drugiej odsłony cyklu. Mary Skelter finale stanowi rozwinięcie pomysłów z wcześniejszych odsłon cyklu. Otrzymujemy zatem klasycznie zrealizowane RPG typu Dungeon Crawler. Wydarzenia obserwujemy z perspektywy pierwszoosobowej, eksploracja odbywa się w sposób skokowy, a postacie mogą obracać się tylko o 90 stopni. Podczas zabawy eksplorujemy pełne potworów i pułapek lochy, rozwiązujemy zagadki, rozwijamy bohaterów oraz przede wszystkim toczymy turowe bitwy. Co pewien czas drużyna napotyka tak zwane koszmary, czyli nieśmiertelne potwory, których pokonanie jest niemożliwe i gracz musi wymyśleć wtedy sprytny sposób na ucieczkę. Nietypowym elementem gry jest to, że w rozgrywce biorą udział trzy drużyny, a gracz może się między nimi swobodnie przełączać. Kampanię zaprojektowano tak, aby korzystanie z tej opcji było konieczne do wygranej. Podczas zabawy często na przykład docieramy do miejsca, w którym dana grupa nie może sprostać wyzwaniu i wymaga to zmiany na inną ekipę. Rozgrywkę urozmaica system Insectmer. Ma on postać dziwnej istoty, która przyczepia się do niektórych członków drużyny, czasowo powodując, że niektóre związane z nim opcje, na przykład atakowanie czy ucieczka, przestają być dostępne. Ten stan można usunąć, korzystając ze specjalnych przedmiotów. Natomiast zignorowanie go doprowadza do jego rozszerzenia na kolejne funkcje. Gra osadzona jest w pełnej magii krainie fantasy zainspirowanej amerykańskimi kreskówkami z lat 80. ubiegłego wieku. Gracze wcielają się w poszukiwaczy przygód, eksplorujących pełne potworów i pułapek podziemia. MIFFORCE to gra akcji, w której wydarzenia obserwujemy z perspektywy pierwszoosobowej. Zabawa obraca się wokół wypraw do pełnych potworów i pułapek lochów. Walka jest mocno zręcznościowa i wykorzystujemy w niej broń białą, łuki oraz magię. Do wyboru są cztery postacie dysponujące unikalnymi zdolnościami, będąca rycerzem Victoria, łotrzyk Rico, czarodziejka Maggie oraz myśliwy Hawkins. Gra należy kategorii określanej mianem roguelite. Tak jak w typowych produkcjach roguelike, lochy generowane losowo i za każdym razem oferują świeże wyzwania, a po śmierci musimy zacząć ich przechodzenie od nowa. W przeciwieństwie jednak do klasycznych rogalików, w MIFFORCE po śmierci zachowujemy część wypracowanych postępów. Ponadto podczas zabawy odblokowujemy stałe ulepszenia i perki, które wykorzystujemy w kolejnych sesjach. W Yusak at Parking akcję oglądamy z lotu ptaka. W trakcie rozgrywki przejmujemy kontrolę nad samochodem, a naszym zadaniem jest przejechanie trasy w możliwie najkrótszym czasie i zaparkowanie w wyznaczonym miejscu. Sprawę komplikuje fakt, że każde zatrzymanie się jest równoznaczne z zaparkowaniem. Toteż jeśli zrobimy to poza metą, przejazd nie zostanie zaliczony. A o przypadkowy postój tutaj nie trudno, bo tory nie tylko wiją się w pionie i w poziomie, lecz również są najeżone różnorodnymi przeszkodami, które potrafią znacznie skomplikować nam życie. Tytuł zawiera ponad 100 tras o rosnącym poziomie trudności, a także pozwala dostosować wygląd pojazdu do indywidualnych preferencji, poprzez wybór koloru nadwozia i dobór różnorodnych dodatków kosmetycznych. 14 wrzesień. Akcja gry rozgrywa się tuż po zakończeniu I wojny światowej. Głównym bohaterem jest powołany do wojska niemiecki żołnierz, któremu udało się przeżyć konflikt. Na skutek traumy i wszechobecnej przemocy zaczyna on cierpieć na halucynacje, zespół pourazowy i koszmary senne. Podczas koszmarów główny bohater stawia czoła swoim lękom, wspomnieniom z czasów wojny i desperacko próbuje nie poddać się szaleństwu. Ad Infinitum jest pierwszoosobowym psychologicznym horrorem nastawionym na eksplorację, ukrywanie się przed przeciwnikami i rozwiązywanie zagadek. Podczas gry zwiedzamy wojenne okopy i pola bitwy wypaczone przez traumę protagonisty. Jego lęki ukazane są poprzez przerażające monstra, przed którymi musimy się chować. Co jakiś czas natrafimy też na łamigłówki wpasowujące się w okres historyczny gry.
Zwiedzany przez nas świat jest dynamiczny i stale zmienia się na skutek wyborów gracza. AK Xolotl zabiera nas w podróż do świata zamieszkiwanego przez antropomorficzne zwierzęta. W trakcie zabawy wcielamy się w tytułowego Axolotla, który przemierza tę krainę oraz eliminuje wszystko i każdego, kto stanie mu na drodze. W międzyczasie nasz podopieczny ratuje małe aksolotlątka, w które później możemy się wcielać, oczywiście najpierw musimy zaczekać, aż trochę podrosną. W AK Xolotl akcję oglądamy z lotu ptaka. Podczas rozgrywki przedzieramy się przez generowane proceduralnie lokacje i posyłamy do piachu zastępy przeciwników. Na naszej drodze staje przede wszystkim mięso armatnie, w postaci szeregowych nieprzyjaciół, które eliminujemy w ilościach hurtowych. Oprócz tego od czasu do czasu przychodzi nam zmierzyć się z jednym z potężnych bossów, jak gigantyczny krab uzbrojony w noże czy wielki wąż w skarpetkach. Adwersarzy pozbywamy się przy pomocy bogatego arsenału obejmującego broń białą, pokroju siekier, oraz palną, na czele z tytułowym AK-47. W miarę postępów zdobywamy przydatne power-upy, które zwiększają nasz potencjał bojowy. Po śmierci nie pozostaje nam nic innego, jak odrodzić się i raz jeszcze spróbować stawić czoła hordom niemilców. Na tym nie koniec, gdyż po drodze znajdujemy jaja i małe aksolotlątka, które po przeniesieniu do naszego stawu, a następnie poświęceniu czasu na ich opiekę, dorastają, stając się nowymi maszynkami do zabijania wrogów. Przyrządzając im posiłki, zapewniamy im trwałe premie do statystyk. Zawody typu Track Trial polegają na pokonywaniu na czas torów przeszkód w trudnym terenie za kierownicą ciężarówek, które zostały odpowiednio przystosowane do tego zadania. Uczestnicy zmagań muszą mierzyć się między innymi ze stromymi podjazdami czy wykonywaniem precyzyjnych skrętów na ciasnej przestrzeni. Oprócz rywalizacji Heavy Duty Challenge, oferuje też swobodną eksplorację otwartego świata, w którym występują zróżnicowane biomy. Na poszczególnych obszarach rozmieszczono też sekrety do odkrycia. Twórcy postawili na realistyczną symulację fizyki, której można doświadczać, grając na kierownicy i kierując pojazdem z widoku z kabiny. Trzeba też uważać na uszkodzenia ciężarówek. W miarę osiągania sukcesów w zawodach Track Trial i zdobywania pucharów możemy zaś stopniowo ulepszać swoją maszynę. W grze występuje 12 licencjonowanych ciężarówek od producentów takich jak MAN, Mercedes-Benz czy ZIEU. Głównym bohaterem gry Inspektor Gadget, Mad Time Party jest tytułowy Inspektor Gadget, czyli słynny detektyw, a zarazem cyborg, w którego ciele zainstalowane są różnorodne gadżety. Kiedy Metro City zostaje przejęte przez złego doktora Klaufa i jego armię agentów zła, protagonista postanawia przenieść się w przeszłość, by uratować miasto. Jeszcze zanim zawiśnie nad nim niebezpieczeństwo. Sprawy komplikują się w momencie, gdy jego wehikuł czasu ulega awarii, w wyniku której przodkowie inspektora trafiają do teraźniejszości. Od tej pory zadaniem gadżeta jest naprawa maszyny, odesłanie przodków tam, skąd przybyli oraz zaprowadzenie porządku w całym Metro City. W Inspektor Gadget, Mad Time Party akcję oglądamy z perspektywy trzeciej osoby, TPP. Podczas zabawy przemierzamy miasto i realizujemy misje, starając się zdobyć wszystkie fragmenty wehikułu czasu. Zadanie utrudniają wałęsający się po Metro City przodkowie inspektora, z którymi musi on rywalizować. Jednocześnie pewne ułatwienie stanowią różnorodne gadżety znajdujące się na podorędziu protagonisty, z których bohater może korzystać w rozmaitych sytuacjach. W grze zaimplementowano 16 minigier inspirowanych innymi przygodami inspektora gadżeta, które poddają próbie naszą zręczność i refleks. Monster Hunter Now oferuje podobną rozgrywkę do poprzednich gier studia Niantic. Zabawa wymaga zwiedzania rzeczywistego świata z włączoną grą i poszukiwaniu atrakcji umieszczonych na wirtualnej mapie. W tym przypadku są to potwory znane z serii Monster Hunter, takie jak Rathalos, Great Yagras oraz Pukej Pukej. MHN czerpie garściami z Pokémon Go, ale są też istotne różnice. Walka z potworami. Choć nadal oparta na stukaniu i przesuwaniu palcem po ekranie urządzenia, tap i flick, ma więcej wspólnego z potyczkami rodem z Monster Huntera niż łapaniem Pokémonów i rajdami w PoGo.
Gracze wykorzystują rozmaite uzbrojenie, od mieczy i toporów, po kusze, a w starciach z nierzadko ogromnymi przeciwnikami konieczne jest unikanie ciosów. Ekwipunek trzeba też ulepszać lub wymieniać, by uporać się z coraz potężniejszymi bestiami. Monster Hunter Now wprowadza też funkcję oznaczania potworów, dzięki której możemy zwabić napotkane potwory i zmierzyć się z nimi w innej lokacji. Gracze mogą to robić ręcznie, ale działa to nawet z wyłączoną aplikacją dzięki towarzyszącemu bohaterowi kotopodobnemu Paliko. Podobnie jak w pierwowzorze, fabuła Mugen Souls przedstawia mocno zakręconą historię z wieloma humorystycznymi akcentami. Gracze poznają dalsze perypetie Lady Cho-Cho, która przez swą zachłanność straciła większość posiadanych sił. Resztki mocy udało się jej jednak przetransferować w ciało niezdarnej bogini Sylmy. Bohaterka, której poczynaniami kieruje gracz, wraz z wiernymi kompanami musi stawić czoła przebudzonemu z uśpienia hordom Szampurusa. Zabawa skupia się przede wszystkim na kompletowaniu drużyny wojowników i toczeniu pojedynków z przeciwnikami. Jak przystało na produkcję z gatunku RPG, postacie mogą przynależeć do różnych klas, z którymi związane są także określone zdolności bojowe. Doświadczenie zdobywane dzięki wygranym pojedynkom pozwala rozwijać umiejętności bohaterów. Mechanika walki bazuje na rozwiązaniach z Mugen Souls. Zmagania toczą się w systemie turowym na sporych rozmiarów arenach. W trakcie potyczek kluczowe znaczenie ma taktyczne rozlokowanie postaci na planszy odpowiednio do zasięgu ich ataków. W przeciwieństwie do poprzednich dwóch gier, które zawierały rekonstrukcję prawie całego, kontynentalnego, terytorium Stanów Zjednoczonych. The Crew Motorfest zostało osadzone na hawajskiej wyspie Oahu, miłośnikom samochodówek znanej z Test Drive Unlimited. Deweloperzy odtworzyli ją w skali, to jest w pewnym pomniejszeniu. Ale z zachowaniem najważniejszych atrakcji, takich jak miasto Honolulu czy wulkaniczne pasma górskie. Osnową rozgrywki jest tytułowe święto motoryzacji. W jego ramach bierzemy udział w różnorodnych zawodach czy wydarzeniach tematycznych, z wyścigami na czele, przy użyciu setek maszyn. Prym wiodą wśród nich samochody sportowe i terenowe. Ale nie zabrakło także samolotów i łodzi, które wprowadzono w The Crew 2. Głównym bohaterem gry Thunder Ray jest najpotężniejszy bokser na Ziemi. Pewnego dnia protagonista zostaje porwany przez Galaktyczną Federację Bokserską, by wziąć udział w turnieju o iście kosmicznym zasięgu. Z uwagi na fakt, że na błękitnej planecie nie ma już nikogo, kto mógłby się z nim zmierzyć. Nasz zawodnik postanawia przyjąć wyzwanie i udowodnić, że w całym wszechświecie tylko on zasługuje na tytuł mistrza. W Thunder Ray akcję oglądamy z perspektywy trzeciej osoby, TPP. Filarem rozgrywki są dynamiczne pojedynki. W ich trakcie musimy wyprowadzać celne ciosy podbródkowe czy sierpowe, łączyć ataki w widowiskowe kombinacje, a także korzystać ze specjalnych umiejętności, których właściwe wykorzystywanie może odmienić losy niejednej walki. Poza tym podczas zabawy musimy wykazywać się zręcznością, refleksem, a także zdolnością przewidywania ruchów oponentów, by wykonywać skuteczne uniki i wyprowadzać błyskawiczne kontry. Na naszej drodze po pas mistrzowski stają różnorodni i barwni przeciwnicy, z których każdy posiada indywidualny styl walki i charakterystyczne ruchy, a także unikalny zestaw mocnych i słabych stron. 15 września. NASCAR Arcade Rush oferuje zawartość znaną każdemu wielbicielowi wyścigów maszyn należących do kategorii nazywanej Stock Cars. Występują tu samochody z różnych okresów 75-letniej historii dyscypliny, a także tory takie jak Daytona, Homestead Miami czy Talladega. Wszystko to jednak wykonano z arkadowym twistem. Na przykład trasy, w rzeczywistości mające z reguły owalny kształt, uległy wzbogaceniu o ostre zakręty, jak również rynny, skocznie, dopalacze, a nawet portale. Tak więc zmagania są zdecydowanie bliższe serii Mario Kart niż tradycyjnym symulatorom NASCAR. Zręcznościowy charakter gry podkreślają dostępne opcje personalizacji pojazdów, obejmujące nie tylko malowania karoserii, ale też felgi, spoilery czy efekty wizualne towarzyszące jeździe. Modyfikacji podlega też wygląd kombinezonu czy kasku kierowcy. Głównym bohaterem gry Neon White jest zabójca imieniem White.
Protagonista, podobnie jak i jego liczni koledzy oraz koleżanki po fachu, opuścił piekło, by spróbować przekroczyć bramy niebios. Jako że tylko jeden z nich zyska możliwość odkupienia swoich win oraz zbawienia, czeka ich zaciekła rywalizacja, z której zwycięsko wyjdzie najszybszy i najbardziej skuteczny zawodnik. W Neon White akcję ukazano z perspektywy pierwszej osoby, FPP. W trakcie dynamicznej zabawy mkniemy przez różnorodne etapy, skaczemy nad przepaściami i omijamy pułapki. A także stawiamy czoła licznym wrogom. Oponentów eliminujemy, robiąc użytek z tak zwanych kart duszy zapewniających rozmaite umiejętności bojowe. W naszej talii pojawiają się między innymi egzemplarze pozwalające ostrzeliwać nieprzyjaciół z pistoletów i karabinów, bądź umożliwiające atakowanie adwersarzy kataną. Na tym jednak nie koniec, gdyż każdą kartę możemy poświęcić. Choć w ten sposób zmniejszamy swój potencjał bojowy, zyskujemy możliwość wykonywania specjalnych ruchów. Jak oddawanie dłuższych skoków lub tymczasowe zwiększenie prędkości biegu. W przerwach od morderczej rywalizacji poznajemy natomiast fabułę, odkrywając tajemnice niebios i poznając konkurentów protagonisty. Codename Wandering Sword zabiera nas w podróż do fantastycznego świata, który stał się areną walki między dwoma zwaśnionymi klanami. W trakcie rozgrywki wcielamy się w młodzieńca z Viao City, który trafia w sam środek sporu. Bohater zostaje otruty, jednak przed nieuchronną śmiercią ratuje go King Su, przywódca sekty Wudang. W ten sposób rozpoczyna się jego przygoda, w trakcie której przyjdzie mu przemierzyć wielki świat, zostać sławnym wojownikiem i zapisać się w historii całej krainy. To, w jaki sposób zakończy się jego wyprawa, zależy od naszych poczynań i dokonywanych przez nas wyborów. W Codename Wandering Sword akcję oglądamy z lotu ptaka, z kamery zawieszonej z boku. Produkcja oddaje nam do dyspozycji rozległy świat o otwartej strukturze, na który składają się zarówno malownicze plenery, na czele z równinami centralnymi, jak i prosperujące miasta, mniejsze osady. Potężne fortece oraz liczne podziemia. Przemierzając go, realizujemy zadania popychające do przodu fabułę i rozmaite misje poboczne, a także stopniowo poznajemy jego mieszkańców. Z każdą postacią neutralną możemy się zaprzyjaźnić, prowadząc z nią rozmowy i obdarowując ją prezentami. Osoba darząca nas sympatią może z czasem dołączyć do naszej drużyny bądź odwdzięczyć nam się, przekazując nam swoją broń i dzieląc się z nami swoją wiedzą. Oczywiście nie wszyscy mieszkańcy krainy są do nas pozytywnie nastawieni. To też podczas naszych wojaży często przychodzi nam stawać do walki z przeciwnikami. Gra oferuje dwa systemy walki, dla graczy posiadających zmysł taktyczny przygotowano tryb turowy. Z kolei osoby stawiające na własną zręczność i refleks mogą spróbować swoich sił w walce w czasie rzeczywistym. W miarę postępów dołączamy do różnych sekt, co zapewnia nam dostęp do unikalnych broni i umiejętności bojowych. 17 wrzesień. Ruins Magus zabiera nas w podróż do fantastycznego uniwersum, a dokładnie, do miasta Grand Amnis. W trakcie rozgrywki wcielamy się w świeżo upieczonego członka tytułowej gildii, która zrzesza adeptów magii. Już na wstępie na naszych barkach spoczywa trudne zadanie, bowiem musimy zbadać rozpościerające się pod miastem ruiny pełne artefaktów, które zapewniają jego mieszkańcom bogactwo i spokój. Sprawę komplikuje fakt, że w podziemiach roi się od strażników, którzy pilnie strzegą ich tajemnic. W Ruins Magus akcję oglądamy z perspektywy pierwszej osoby, FPP. Motorem gry jest 25 misji, w trakcie których przemierzamy mroczne podziemia i rozwiązujemy zagadki. A także toczymy dynamiczne starcia z napotkanymi przeciwnikami. Podczas potyczek jedną ręką rzucamy różnorodne zaklęcia, z kolei druga służy nam do zasłaniania się tarczą przed atakami nieprzyjaciół. Poza tym możemy wspomagać się granatami i miksturami leczącymi. Oprócz tego gra pozwala nam korzystać z teleportacji, dzięki czemu możemy sprawnie unikać wrogich ciosów. W miarę postępów odblokowujemy nowe zaklęcia, a także zdobywamy coraz lepsze pancerze, rękawice do rzucania czarów i tarcze, dzięki czemu z czasem możemy stawiać czoła coraz większym wyzwaniom. Pomiędzy kolejnymi eskapadami trafiamy do miasta, które możemy swobodnie eksplorować.
odwiedzając sklepy, gdzie zaopatrujemy się w nowy sprzęt i ulepszenia do już posiadanego wyposażenia, oraz kawiarnie, a także poznając jego mieszkańców. 18.10. Oryginalne Gloomhaven to gra inspirowana komputerowymi RPG-ami, nic więc dziwnego, że konwersja tak dobrze pasuje do ekranów komputerów. Produkcja Flaming Fowl Studios to gra RPG z elementami roguelike. Gracz buduje własną drużynę, wybierając z szerokiego wachlarza klas, w tym nietypowych, jak na przykład golem, i możliwości. A następnie podejmuje się eksplorowania losowo generowanych lochów, pełnych potworów i skarbów. Starcia zrealizowano w systemie turowym, dzięki czemu mamy pełną kontrolę nad zachowaniem wszystkich naszych podopiecznych. 19.10. W Infraspace akcję obserwujemy z lotu ptaka. Na pierwszy rzut oka produkcja nie różni się zbytnio od tego, do czego przyzwyczaiły nas inne pozycje poświęcone budowaniu miast. Podczas zabawy zajmujemy się przede wszystkim wydobywaniem surowców, wytwarzaniem rozmaitych dóbr i wznoszeniem różnorodnych budowli. Choć początkowo nasze pozaziemskie miasto zamieszkują głównie astronauci, z czasem zaczyna ono gościć między innymi inżynierów i naukowców oraz ich rodziny. Jeśli metropolia ma się rozwijać, musimy myśleć nie tylko o zaspokajaniu podstawowych potrzeb jej mieszkańców, lecz również o spełnianiu innych ich wymogów, choćby zapewniając im dostęp do edukacji i rozrywki. Tym, co odróżnia ten projekt od większości innych produkcji tego typu, są rozbudowane kwestie związane z logistyką, przywodzące na myśl grę Mini Motorways. Jako że każdy surowiec musi być przewieziony z miejsca wydobycia do fabryki, a każdy gotowy produkt musi być dostarczony z miejsca produkcji do habitatu. Na wytyczonych przez nas drogach prędko zaczyna roić się od pojazdów. Chcąc uniknąć zatorów oraz zadbać o przepływ zasobów i dóbr, musimy nieustannie rozbudowywać sieć dróg i autostrad. A także tworzyć coraz większe i bardziej skomplikowane skrzyżowania. Lies of P zabiera nas w podróż do ponurego Krat. Ta niegdyś piękna metropolia przywodząca na myśl zachodnioeuropejskie miasta z okresu Belle Époque, na czele z Paryżem, teraz świeci pustkami. A pośród jej zrujnowanych zabudowań można spotkać różnego rodzaju monstra. Głównym bohaterem gry jest ożywiona, mechaniczna lalka imieniem Pinokio, angielski Pinokio. Protagonista budzi się na opuszczonym dworcu kolejowym, a jedyną wskazówkę na temat tego, co powinien zrobić, stanowi leżąca przed nim kartka. Napisano na niej, że w mieście przebywa pan Geppetto, którego Pinokio powinien poszukać. Nie mając innego wyjścia, bohater postanawia wyruszyć przed siebie i stawić czoła zagrożeniom czyhającym na niego w Krat, mając nadzieję, że w końcu znajdzie odpowiedzi na dręczącego pytania. Charakterystycznym elementem gry Lies of P są tytułowe kłamstwa. W oparciu o nie produkcja generuje proceduralnie zadania czekające na wykonanie przez Pinokia. Poza tym wpływają one na przebieg fabuły, a także na samego protagonistę. Im częściej bowiem Pinokio mówi nieprawdę, tym bardziej ludzki się staje, a co za tym idzie, stopniowo traci możliwości, jakie posiada, będąc mechaniczną lalką. Eksploracji Krat i realizacji zadań przeszkadzają nam liczni przeciwnicy, których eliminujemy, robiąc użytek przede wszystkim z broni białej. Jak przystało na grę typu Souls-like. Podczas dynamicznych starć musimy wykazywać się nie tylko zręcznością i refleksem, lecz również spostrzegawczością. Ta ostatnia pozwala nam poznać schematy ruchów adwersarzy i odkrywać luki w ich obronie oraz inne słabe punkty. W miarę postępów rośnie nasz potencjał bojowy. Jako lalka Pinokio może zmieniać poszczególne części mechanicznego ciała, co zapewnia mu nowe umiejętności. Ponadto z czasem zdobywamy coraz lepsze uzbrojenie. A także uczymy się wykorzystywać pozyskane zasoby do wytwarzania coraz potężniejszego oręża. Historia Mortal Kombat 1 osadzona została w jej odrodzonym uniwersum, stworzonym przez boga ognia Liu Kanga. Znani nam wojownicy wkraczają w nową erę. Od nich zależy, czy połączą siły. Czy też rzucą w wir wzajemnej rywalizacji. Jednak nawet w tej rzeczywistości jedno pozostaje pewne. Zawsze znajdzie się coś, o co warto walczyć. Cykl Mortal Kombat opiera się na pojedynkach toczonych na zróżnicowanych arenach.
Każda z postaci posiada swój własny, unikalny styl walki oraz serię kombosów, pomocnych w zyskaniu przewagi nad przeciwnikiem. 12. odsłona cyklu oferuje nam nowy system walki oraz ruchy Fatality. W części tej pojawiają się dobrze znani nam wojownicy. Jednak aby odróżnić grę od wcześniejszych produkcji, twórcy zdecydowali się wprowadzić w ich designach pewne zmiany. Choć w tytule tym znów możemy wcielać się w takie postacie, jak Liu Kang, Sub-Zero, Milina czy Skorpion, bohaterowie ci zostali stworzeni na nowo i różnią się od swoich odpowiedników z poprzednich odsłon. Ponadto wyłącznie w przedsprzedaży mamy okazję nabyć grywalną postać Shang Tsunga. Do rozgrywki wprowadzeni zostali również tak zwane Cameo Fighters, czyli postacie partnerskie, które pomagają nam podczas walk, tworząc rozszerzone możliwości rozgrywki. Postacie te wybieramy osobno, z oddzielnej listy wojowników. 20 wrzesień. Akcję gry Man of War II osadzono w realiach II wojny światowej. Produkcja oferuje dwie rozbudowane kampanie fabularne. W pierwszej z nich obejmujemy dowództwo nad aliantami i walczymy na froncie zachodnim. Podczas gdy druga pozwala nam przejąć dowodzenie nad Armią Czerwoną i rzucić wyzwanie III Rzeszy na froncie wschodnim. W Man of War II działania wojenne oglądamy z lotu ptaka. Podczas rozgrywki wydajemy polecenia zarówno piechocie oraz pojazdom, jak i siłom powietrznym. Łącznie w grze zaimplementowano 45 batalionów i ponad 300 różnorodnych maszyn. Każda jednostka posiada unikalną specjalizację oraz indywidualny zestaw mocnych i słabych stron, których umiejętne wykorzystywanie jest kluczem do sukcesu. Potyczki, w których bierzemy udział, toczą się w zróżnicowanych sceneriach. Polami bitew są tutaj zarówno ośnieżone rosyjskie wzgórza, jak i europejskie wioski czy zrujnowane miasta. Chcąc odnosić sukcesy, do każdej bitwy musimy podejść indywidualnie, opracowując na jej potrzeby odrębną taktykę. Ta ostatnia powinna uwzględniać nie tylko liczebność oraz możliwości naszych podkomendnych, lecz również ukształtowanie terenu i zabudowę, a także obecność mostów, rzek czy choćby oraz lasów umożliwiających przygotowywanie zasadzek. Warto przy tym pamiętać, że każdy budynek może tu zostać zrównany z ziemią. Co prawda w ten sposób możemy pozbawiać przeciwników osłon, jednak nasi podkomendni również mogą w każdej chwili zostać zasypani stertą gruzu. Na tle pierwszej części serii opisywana produkcja wyróżnia się za sprawą o wiele bardziej zaawansowanej SI. Ponadto w grze zaimplementowano tak zwaną linię frontu, angielski front line, która dzieli pole bitwy na dwie części. Jej przebieg jest determinowany przez działania piechoty i ma o tyle duże znaczenie, że niektóre operacje możemy wykonywać wyłącznie po swojej stronie. Poza tym dzięki funkcji Direct Vision tytuł pozwala nam przejąć bezpośrednią kontrolę nad wybraną jednostką i oglądać akcje w widoku TPP lub FPP. W skórze danego żołnierza możemy samodzielnie prowadzić ostrzał czy choćby przejechać się po polu bitwy czołgiem, własnoręcznie nim sterując. W Party Animals przejmujemy kontrolę nad tytułowymi zwierzakami i toczymy zaciekłe pojedynki, starając się realizować rozmaite cele. Autorzy oddają nam do dyspozycji różnorodnych uroczych zawodników, wśród których znajdziemy szczeniaki i kocięta, małe króliki, a nawet dinozaury. Niech was jednak nie zwiedzie ich słodki wygląd, gdyż chcąc wyjść zwycięsko z danego starcia, nasi podopieczni nie cofną się przed niczym, boksując, kopiąc i skacząc po przeciwnikach, a w razie potrzeby, zrzucając ich w przepaść. Produkcja kładzie przy tym nacisk na nieco przerysowaną fizykę, która odpowiada za odrobinę nieskoordynowane ruchy zawodników oraz ich pewną bezwładność. W FIF Simulator 2 akcje obserwujemy z perspektywy pierwszej osoby, tak zwany widok FPP. Podstawą rozgrywki jest eksplorowanie kilku dużych, zróżnicowanych lokacji i okradanie przeróżnych napotkanych w nim miejsc. Mowa tu zarówno o niezbyt dobrze zabezpieczonych domach czy sklepach, jak i miejscach stanowiących prawdziwe wyzwanie, na przykład bankach. Do każdego skoku trzeba się odpowiednio przygotować, a w czasie zadania wykazać zimną krwią, zręcznością i rozsądkiem. Wykorzystujemy też przeróżne wyposażenie, od łomu po zaawansowane technologicznie narzędzia.
Często musimy też rozwiązywać proste wyzwania logiczne i skradać się, by unikać strażników. Dodatkowo produkcja umożliwia też kradzież samochodów, od zwyczajnych SUV-ów i sedanów, aż po drogie sportowe auta. Wachlarz dostępnych możliwości powiększa się z czasem, w miarę jak sprzedajemy ukradzione przedmioty u paserów i stajemy się coraz bogatsi. Stopniowo rozwijamy też umiejętności naszego bohatera, który z każdym kolejnym skokiem uczy się nowych zdolności i trików. 21 wrzesień. Podobnie jak w poprzednich odsłonach w grze tej przejmujemy kontrolę nad członkami gangu Payday, legendarnymi przestępcami, siejącymi postrach zarówno wśród gliniarzy, jak i pozostałych przedstawicieli gangsterskiego półświatka. Grupa zyskała sławę w całych Stanach Zjednoczonych, a niektóre raporty oskarżały ją nawet o dokonywanie przestępstw w samej Rosji. Minęło kilka lat od rządów terroru, jakimi Payday objął Waszyngton. Pewnego dnia zuchwałe rabunki niespodziewanie ustały, a członkowie gangu jak gdyby zapadli się pod ziemię. W rzeczywistości jednak czerpiąc garściami z uroków zasłużonej, choć przedwczesnej emerytury. Sielanka nie trwała jednak długo, na horyzoncie pojawiło się bowiem nowe, niezidentyfikowane zagrożenie, które zmusiło grupę do powrotu na zbrodniczą ścieżkę. Gang ponownie łączy siły, tym razem skupiając swą uwagę na Nowym Jorku, gdzie czekają na niego nie tylko nowe wyzwania, ale też kolejne możliwości solidnego zarobku. Pin, The Last Child zabiera nas w podróż do fantastycznego uniwersum stworzonego przez tak zwanego Baharza, angielski Teller of Tales. Powołany przez niego do życia świat zaczyna umierać. Od kiedy jego dzieci, półbogowie i półboginie, zstąpiły na złą ścieżkę. Na szczęście nie wszystko jest jeszcze stracone, bowiem pewnego dnia budzi się tytułowa bohaterka. Rin musi odnaleźć swoich braci i siostry i odebrać im ich magiczną moc, by uratować swój świat przed zagładą. W Rin, The Last Child akcję oglądamy z boku. Przygoda prowadzi nas przez różnorodne lokacje, od wulkanicznych równin, przez uschnięte lasy, skończywszy na dżunglach. Przemierzając je, Rin skacze po platformach. Omija pułapki i przeszkody terenowe, a także walczy z napotkanymi przeciwnikami. Protagonistka świetnie włada magią, a w miarę postępów zdobywa odłamki i ruiny, które zapewniają jej dostęp do nowych mocy oraz pozwalają tworzyć coraz potężniejsze i bardziej różnorodne zaklęcia. Poszczególne czary przydają się zarówno podczas walki z adwersarzami, wśród których prym wiodą mniejsze i większe bestie, jak i w trakcie eksploracji. Pozwalają dostawać się w niedostępne bez nich miejsca, eliminować coraz silniejszych przeciwników czy też wręcz przeciwnie, omijać ich bez walki. 22 wrzesień. Avatar: The Last Airbender – Quest for Balance zabiera nas w podróż do fantastycznego świata, który zamieszkują cztery ludy, plemiona wody, królestwo ziemi, nomadzi powietrza oraz naród ognia. Głównym bohaterem gry jest chłopiec imieniem Aang, będący inkarnacją legendarnego Aanga, istoty zdolnej władać wszystkimi czterema żywiołami. Na przestrzeni 18 rozdziałów towarzyszymy protagoniście w jego podróży po świecie, podczas której nasz podopieczny uczy się panować nad siłami natury, wszystko po to, by móc zaprowadzić w świecie równowagę, nim będzie na to zbyt późno. Aang nie jest przy tym skazany na samotną przeprawę, gdyż z czasem dołączą do niego wierni towarzysze, Sokka oraz Katara. W Avatar: The Last Airbender – Quest for Balance akcję oglądamy z perspektywy trzeciej osoby, TPP. W trakcie zabawy przemierzamy różnorodne lokacje oraz wykonujemy zadania popychające fabułę do przodu. Poza tym na rozwikłanie czeka tu szereg łamigłówek środowiskowych, do których rozwiązywania konieczne jest umiejętne korzystanie z magii żywiołów. We wszystkim tym przeszkadzają nam przeciwnicy, wśród których prym wiodą potężni bossowie. Podczas dynamicznych starć kluczem do sukcesu jest bycie w ciągłym ruchu i łączenie ataków w efektowne kombinacje. W miarę postępów rozwijamy bohatera, dzięki czemu z czasem możemy stawiać czoła coraz większym wyzwaniom. W Whateverland wcielamy się w Vincenta, złodzieja, który podejmuje próbę kradzieży cennego naszyjnika z posiadłości starszej kobiety o imieniu Beatrice. Niestety sytuacja bardzo się komplikuje, bohater zostaje przyłapany na gorącym uczynku, a staruszka okazuje się być potężna wiedźmą.
W ramach kary protagonista zostaje wysłany do tytułowego Whateverlandu, swoistego więzienia zamieszkiwanego przez wrogów czarownicy. Vincent nawiązuje współpracę z niejakim Nickiem i stara się znaleźć wyjście z dziwnej krainy. Whateverland jest dwuwymiarową przygodówką typu point and click, w której akcję obserwujemy z różnych perspektyw, choć najczęściej z boku, tak zwany widok side-scrollowy. Zabawa polega na eksplorowaniu lokacji, rozmawianiu z postaciami, odnajdowaniu przedmiotów i rozwiązywaniu zagadek. Ważną rolę odgrywa również podejmowanie wyborów, opowieść nie jest liniowa i nasze decyzje wpływają na jej dalszy kształt, twórcy przygotowali kilka odmiennych zakończeń. Co ważne, dotyczy to nie tylko dialogów, ale też rozgrywki, w związku z tym, że Vincent jest złodziejem, gracz ma możliwość okradania napotkanych postaci, co oczywiście może wpłynąć na to, jak traktują one głównego bohatera. W produkcji znajdziemy też kilka minigier, które urozmaicają zabawę, w tym turowy, strategiczny symulator sportowy. 26 września. W dodatku powracamy do roli najemnika, lub najemniczki, V, z którym kontaktuje się tajemnicza netrunnerka Songbird. Kobieta doskonale zdaje sobie sprawę, że życie bohatera zmierza do końca. Oferuje mu jednak pomoc, o ile wcześniej uratuje on prezydentkę Nowych Stanów Zjednoczonych Ameryki, czyli Rosalind Myers. Nie będzie to łatwe zadanie. Szczególnie, że przewożący polityczkę samolot Space Force, one rozbija się na terenie Dogtown, autonomicznej części Night City. Wyrwanej spod kontroli władz miasta przez byłego pułkownika Kurta Hansena podczas wojny unifikacyjnej. Jego paramilitarna jednostka Bargest błyskawicznie rozpoczyna polowanie na prezydentkę. Podczas szpiegowsko-politycznych misji V może liczyć na pomoc Songbird oraz doświadczonego agenta Solomona Rida, w tej roli aktor Idris Elba, do niedawna pozostającego w uśpieniu. Ich model pracy niekoniecznie może spodobać się najemnikowi oraz towarzyszącemu mu Johnniemu Silverhandowi. Harvest Moon – The Winds of Anthos zabiera nas w podróż do fantastycznego świata, a dokładnie, do tytułowej krainy Anthos. 10 lat temu miejsce to nawiedził kataklizm w postaci potężnej erupcji wulkanu. Co prawda bogini żniw i służące jej duchy zdołały ochronić ludzi przed jego skutkami. Jednak zamieszkiwane przez nich osady zostały od siebie odcięte. Podczas zabawy mamy okazję przemierzyć Anthos wzdłuż i wszerz, odkrywając liczne atrakcje i tajemnice tej krainy. W Harvest Moon – The Winds of Anthos akcję oglądamy z perspektywy trzeciej osoby, TPP. Filarem rozgrywki jest prowadzenie własnej farmy, w której uprawiamy ziemię. Hodujemy rozmaite zwierzęta czy wreszcie przyrządzamy różnorodne posiłki w oparciu o pozyskane wcześniej składniki. Oprócz żywego inwentarza, jak owce, krowy czy kurczaki. W naszym gospodarstwie przebywają rozmaite zwierzęta domowe, jak koty, psy, papugi, a nawet wilki. Co ciekawe, w razie potrzeby ekscentryczny dogger może przenieść naszą farmę w bardziej dogodne miejsce. Jako że nie samą pracą w gospodarstwie żyje człowiek, w przerwach od spełniania rolniczych obowiązków możemy zwiedzać Anthos. W krainie znajdziemy nie tylko malownicze plenery, lecz również 5 tętniących życiem osad, zróżnicowanych pod kątem panujących w nich pór roku. Podczas kolejnych wypraw możemy szukać dzikich zwierząt czy tak zwanych żniwnych ogników, angielski harvest wees, a także poznawać mieszkańców Anthos. Jeśli nie w smak nam samotne życie, możemy też rozejrzeć się wśród tutejszych dam i kawalerów za swoją drugą połówką. Akcja gry toczy się na fikcyjnej japońskiej wyspie, w której centrum znajduje się Góra Fugu. Zamieszkują ją hordy kotów oraz niewielka społeczność ciężko pracujących rolników podtrzymująca wiarę w istnienie kociego boga imieniem Niko, choć wielu wątpi, czy nie jest to tylko legenda. My wcielamy się w ciekawską dziewczynę imieniem Mineko, która przybywa na wyspę w celu otworzenia własnego biznesu. Mineko's Night Market to koktajl gatunkowy, łączący elementy RPG, przygodówki i strategii ekonomicznej. Podczas zabawy gracze eksplorują wioskę oraz otaczające ją tereny w poszukiwaniu surowców i składników. Te zdobycze wykorzystują następnie do wyprodukowania ozdób, zabawek oraz innych przedmiotów, które można sprzedać na straganie podczas cotygodniowego targu.
Każdy targ jest częścią festiwalu poświęconego konkretnemu aspektowi lokalnych wierzeń oraz zwyczajów. W sumie takich świąt znajdziemy w grze kilkanaście, a każde z nich oferuje odmienne wydarzenia oraz okazje. Po zarobieniu pieniędzy możemy sprawdzić ofertę na innych straganach, kupić przedmioty lub wziąć udział w różnorodnych minigierkach. Takich jak na przykład karaoke, teatr kabuki, zawody sumo czy gra na bębnach taiko. W czasie zabawy możemy także między innymi podejmować się wykonania zadań dla mieszkańców. Poznawać nowych ludzi i nawiązywać z nimi przyjaźnie, zdobywać sympatię kotów oraz odblokowywać nowe środki transportu. Wyspa kryje również sporo tajemnic, wśród których centralną rolę odgrywa sprawa doniesień o spotkaniach z kocim bóstwem Niko i działania podstępnych agentów w czarnych garniturach. Train Sim World 4 może się pochwalić wiernym odwzorowaniem fizyki jazdy oraz parametrów poszczególnych pociągów. Zasiadając w kabinie maszynisty, otrzymujemy do dyspozycji wszystkie jej funkcje. Jako że opanowanie tych ostatnich nie należy do najłatwiejszych zadań, tytuł oferuje szereg poziomów trudności. Ponadto w grze zaimplementowano specjalne centrum szkoleniowe, gdzie możemy nauczyć się podstaw jazdy pociągami spalinowymi, parowymi oraz elektrycznymi. Dalej nie pozostaje nam nic innego, jak poddać próbie swe umiejętności w rozmaitych scenariuszach oraz sprawdzić różne rozkłady jazdy. Na chętnych czeka również tryb swobodnej jazdy, gdzie możemy wybrać dowolny skład i trasę. A także kreator scenariuszy, którymi następnie możemy dzielić się z innymi graczami. Same pociągi możemy przystosować do indywidualnych preferencji, korzystając z rozbudowanego kreatora barw. Swoje dzieła możemy zaś uwieczniać, robiąc użytek ze specjalnego trybu fotograficznego. Oprócz tras i pociągów znanych z poprzednich części serii, pozycja zawiera nowe treści. Mowa o trasach East Coast Main Line z Peterborough do Doncaster, Antelope Valley Line z Los Angeles do Lancaster oraz S-Bahn Vorarlberg z Lindau do Bludenz. Na sprawdzenie czekają też nowe pociągi LNERBR Class 801, Metrolink F125, OB4024 oraz LNER Class A3 60103 Flying Scotsman. 27 wrzesień. Rozgrywka w grze Storyteller toczy się w całości na wirtualnych kartach książki. Poszczególne opowieści przybierają formę czekających na rozwiązanie układanek. Gra narzuca nam ich tytuły, a także oddaje nam do dyspozycji określoną liczbę postaci, lokacji oraz sytuacji. Nasze zadanie polega na ustawianiu tych ostatnich na komiksowych polach w taki sposób, by przy ich pomocy układać opowiadania obrazkowe, których treść będzie odpowiadać temu, co sugerują ich tytuły. Tworzymy więc tragedię, podania o polowaniach na smoki, a nawet wariacje na temat biblijnego opowiadania o Adamie i Ewie. Z czasem układane przez nas historie stają się coraz bardziej złożone, co zmusza nas do sprawnego żonglowania coraz większą liczbą dostępnych elementów. Ponadto w obrębie danej tematyki możemy tworzyć zróżnicowane fabuły. Przykładowo, do tragedii będzie pasować zarówno opowieść o złamanym sercu, jak i opowiadanie o rywalizacji dwóch rycerzy czy o śmierci księżniczki oraz rozpaczy jej ukochanego. 28 wrzesień. W Disney Speedstorm każdy wyścig jest zwariowaną walką o zwycięstwo, podczas której wszystkie chwyty są dozwolone. Model jazdy jest zręcznościowy, a kluczem do sukcesu jest widowiskowe driftowanie w zakrętach, umiejętne korzystanie z nitra, a także robienie dobrego użytku ze specjalnych zdolności poszczególnych zawodników. Produkcja oddaje nam do dyspozycji szereg różnorodnych postaci. Możemy wcielić się między innymi w kapitana Jacka Sparrowa, Mulan, myszkę Miki, Saleya czy Bestię. W ich skórze zasiadamy za sterami rozmaitych pojazdów i bierzemy udział w wyścigach na trasach inspirowanych lokacjami z filmowych pierwowzorów. Mowa na przykład o pirackiej wyspie z Piratów z Karaibów, tropikalnym lesie z Księgi Dżungli czy choćby o wielkim murze chińskim z Mulan. W miarę postępów ulepszamy statystyki poszczególnych postaci, a także odblokowujemy dodatki kosmetyczne, pozwalające dostosować wygląd zawodników i pojazdów do indywidualnych preferencji.
Gracz wciela się w rolę strażaka i wraz ze swoim zespołem bierze udział w akcjach ratowniczych, skoncentrowanych na usuwaniu skutków katastrof oraz gaszeniu pożarów. W tym celu odwiedza różne części dużego miasta, inspirowanego wschodnim wybrzeżem Ameryki Północnej. W grze przemierzamy teren o powierzchni 60 km kwadratowych. Podzielony na dzielnice takie jak strefa przemysłowa, przedmieścia czy centrum, ponad 30 różnorodnych lokacji, z których każda oferuje kilka sposobów na okiełznanie ognia, zarówno w dzień, jak i w nocy. Aby jak najszybciej dotrzeć na miejsce katastrofy, grający może skorzystać z jednego z 5 licencjonowanych wozów strażackich Rosenbauer America. Takich jak TP3 Pumper czy T-Rex z hydrauliczną platformą i dostępem do widoku z kokpitu. Poza pojazdami ma też do dyspozycji autentyczny, licencjonowany sprzęt, kask, buty oraz aparat do oddychania, od takich amerykańskich marek z branży strażackiej jak Kerins, MSAG-1 SCBA czy HAIX. Gra została wzbogacona o realistyczne symulacje wody czy też płomieni, dymu lub ciepła towarzyszących rozprzestrzenianiu się ognia. Na skutek pożaru może też dojść do spięcia, wycieku chemikaliów, jak i eksplozji. W autentyczny sposób ukazano też stopnie zniszczenia, do jakich może doprowadzić niedostatecznie szybko ugaszony ogień, aby w pełni odtworzyć atmosferę prawdziwej akcji. W Firefighting Simulator zostały również wiernie odtworzone dźwięki syren wozów strażackich. Chcąc lepiej zaznajomić się z zasadami rozgrywki, gracz może skorzystać z obszernego samouczka. Ponadto w trakcie gry ma możliwość śledzenia komunikatów radiowych, które pozwolą mu szybciej zorientować się w sytuacji na miejscu wypadku. Gothic zabiera nas w podróż do fantastycznego Królestwa Myrtana, a dokładnie, do tak zwanej Górniczej Doliny na wyspie Corinis, gdzie władca Robar II utworzył kolonię karną. Osadzeni w tej ostatniej mieli ciężko pracować przy wydobyciu rudy, zaś ucieczkę z tego miejsca miała uniemożliwić im nieprzenikalna od wewnątrz, magiczna bariera. Tworzące ją zaklęcie zostało jednak spaczone, w wyniku czego objęło swym zasięgiem całą dolinę, więżąc pod kopułą skazanych, odpowiedzialnych za nią magów, a także starożytne zło, dotychczas pozostające w ukryciu. W trakcie rozgrywki wcielamy się w bezimiennego bohatera, którego poznajemy w chwili, gdy zostaje on wtrącony do kolonii karnej. Protagonista szybko okazuje się wybrańcem boga Inoza, którego zadaniem nie jest praca w kopalni, lecz rozprawienie się z antycznym zagrożeniem czyhającym w Górniczej Dolinie. W grze Gothic akcję oglądamy z perspektywy trzeciej osoby, TPP. Na jej potrzeby przygotowano otwarty świat, który choć nie imponuje rozmiarami, może pochwalić się bogatą zawartością. Znajdziemy w nim m.in. starożytne ruiny, kopalnie, wioskę orków czy wreszcie różnorodne obozy zakładane przez skazańców. Akcja gry YSX Nordix toczy się po wydarzeniach przedstawionych w YSX Monstrum Nox. Młody poszukiwacz przygód, Adol Christine, opuszcza starożytne królestwo YS i wyrusza na północ, gdzie spotyka morski lud zwany Normanami. Z czasem protagonista dowiaduje się coraz więcej nie tylko o nich samych, lecz także o największym z czyhających na nich zagrożeń, czyli nieśmiertelnych nieumarłych zwanych Griggerami. W YSX Nordix akcję oglądamy z perspektywy trzeciej osoby, TPP, a rozgrywka opiera się na filarach wzniesionych przed poprzednie części serii. W trakcie zabawy przemierzamy więc krainę, realizujemy różnorodne zadania, walczymy z przeciwnikami oraz stopniowo rozwijamy Adola Christina i jego towarzyszy. Tytuł wprowadza jednak kilka znaczących nowości. Wśród tych ostatnich prym wiedzie możliwość przejęcia kontroli nad statkiem. Za sterem okrętu nie tylko poruszamy się pomiędzy wyspami tworzącymi północną krainę, nawigacje po archipelagu ułatwiają mapy morskie, lecz również toczymy efektowne bitwy na otwartym morzu. Zmian doczekał się również system walki, który wzbogacono o nowy system. Cross Action, bo takie miano otrzymał, pozwala nam wybrać jeden z dwóch trybów walki. Do naszej dyspozycji oddano szybki solo mode, w którym kontrolujemy jedną postać, a jej towarzysze wspierają ją poprzez automatyczne ruchy i ataki, a także combination mode, gdzie sterujemy jednocześnie dwiema postaciami, łącząc ich ataki w widowiskowe kombinacje.
29 wrzesień. Pokun zabiera nas w podróż do fantastycznego uniwersum, którego sekrety odkrywamy, wcielając się w bohatera wyglądającego niczym hybryda człowieka i owada. Protagonista przemierza różnorodne światy istniejące wewnątrz niewielkich kul, starając się rozwikłać kosmiczną tajemnicę. W grze Kokun akcję oglądamy z lotu ptaka. Głównym elementem rozgrywki jest przeskakiwanie pomiędzy światami. Każdy z nich mieści się wewnątrz kuli, którą nasz podopieczny może nosić na plecach. Dodatkowo poszczególne kule posiadają unikalne możliwości, jak odkrywanie ścieżek niewidocznych gołym okiem czy aktywacja napotykanej po drodze maszynerii. Na tych dwóch elementach oparto liczne łamigłówki, które czekają tu na rozwiązanie. Zagadki wymagają nie tylko wykorzystywania zdolności zapewnianych protagoniście przez poszczególne kule, lecz również wskakiwania do światów w określonej kolejności. Przygoda wiedzie nas przez różnorodne lokacje, od wielkich kompleksów przemysłowych, przez sięgające po horyzont pustkowia. Skończywszy na obszernych jaskiniach, warto przy tym pamiętać, że każdego ze światów strzeże strażnik, którego musimy pokonać, by móc w pełni korzystać z potencjału danej kuli. Starcia z kolejnymi bossami opierają się na innych schematach i wymagają opanowywania unikalnych mechanik. Wzorem popularnej FIFY w EA Sports FC24 bierzemy udział w meczach piłki nożnej, dążąc do wygrywania kolejnych trofeów. W grze mamy możliwość uruchomienia zarówno szybkiego meczu, jak i kariery obejmującej losy trenera lub pojedynczego zawodnika w jego drodze na szczyt. W EA Sports FC24 powróciły tryby Volta Football, inspirowany uliczną piłkę nożną, oraz niezwykle popularny Ultimate Team. W tym ostatnim ponownie mamy możliwość zbudowania własnego zespołu za pomocą zakupionych lub wylosowanych paczek ze sportowcami. Doczekał się on jednak kluczowych zmian, wśród których znalazła się opcja tworzenia składów hybrydowych, złożonych z kobiet i mężczyzn. System zgrania drużyny pozostał w tym przypadku niezmienny, nadal premiując korzystanie z kadry opartej na jednej narodowości czy lidze. Kolejną istotną zmianą jest wprowadzenie Ultimate Team Evolution, pozwalającego na ulepszanie zawodników oraz zawodniczek poprzez spełnianie konkretnych kryteriów. Nasza drużyna nie musi już składać się wyłącznie z gwiazd, by mogła równać się z kadrą rywali. Co więcej, w EA Sports FC24 znaczenie ma nie tylko ogólna ocena podopiecznych, ale też ich style gry, różne konfiguracje odbiją się na zachowaniu zespołu w trakcie meczu. Zgodnie z tytułem, gra jest częścią marki Fate, której pierwszą odsłoną było wydane w 2004 roku Fate: Stay Night. Fabuła wszystkich odsłon obraca się wokół śmiertelnie niebezpiecznych turniejów, w których nagrodą jest spełniający życzenia magiczny Graal. W każdej z takiej rywalizacji udział biorą magowie, którzy przywołują jako swoich wojowników największych bohaterów z historii ludzkości. Fate: Samurai Remnō opowiada o jednym z takich turniejów odbywającym się w średniowiecznej Japonii. Gracz wciela się w młodego samuraja, który staje się uczestnikiem tej magicznej rywalizacji. Paw Patrol World zabiera nas do bajkowego świata znanego z serii Psi Patrol. Festiwal Psiego Patrolu stanął pod znakiem zapytania, kiedy złowrogi burmistrz Hamdinger zebrał wszystkie reklamujące go plakaty i zaszył się na pokładzie swego megasterowca z kocią załogą, skąd sieje zamęt w całej okolicy. Znani z pierwowzoru bohaterowie, czyli pieski Chase, Sky, Marshall, Rubble, Zuma, Rocky, Everest oraz Tracker, muszą zrobić wszystko, co w ich mocy, by go powstrzymać i uratować festiwal przed porażką. Paw Patrol World akcję oglądamy z perspektywy trzeciej osoby, TPP. Produkcja oddaje nam do dyspozycji otwarty świat, który obejmuje Zatokę Przygód, Górę Jaka, Psiburg oraz dżunglę, choć nic nie stoi na przeszkodzie, by przemierzać go na czterech łapach. Do pokonywania dłuższych dystansów służą nam rozmaite pojazdy. W trakcie rozgrywki wcielamy się w różnorodnych bohaterów, z których każdy posiada unikalne zdolności. Te ostatnie przydają się w trakcie realizacji rozmaitych zadań. Oprócz misji popychających fabułę do przodu, na sprawdzenie czekają tu różne zlecenia poboczne, a także zadania wspominkowe.
oparte na kultowych odcinkach Psiego Patrolu. W miarę postępów zdobywamy gadżety i dodatki kosmetyczne, jak emotki, znaczki pocztowe, etykiety, kostiumy czy naklejki na pojazdy, które pozwalają przystosować wygląd piesków do indywidualnych preferencji. Dobra, mam nadzieję, że odcinek się Wam spodobał i zostawicie jakiś ślad po sobie. To były premiery na miesiąc wrzesień, na rok 2023. Także ja tym akcentem się z Wami pożegnam. Żegnam Was, Rojadek, trzymajcie się i do następnych premier. Pa!